Dawno już nie przypominałam Wam o możliwości wsparcia mnie na Patronite, dlatego dzisiaj o tym mówię. Jeśli tylko macie taką możliwość i ochotę, wesprzyjcie mnie proszę na Patronite, a dzięki temu będę mogła ograniczyć moje inne działania i częściej dla Was nagrywać. W ostatnim czasie miałam też troszeczkę więcej tych wolnych chwil i na pewno zauważyliście nieco większą aktywność na tym koncie. Też pojawił się film na temat zaginięcia Adriana Dudka na kanale Poszukiwacze Zaginionych. Jeśli jeszcze tego filmu nie widzieliście, to link jest w opisie, możecie sobie zerknąć. Pamiętajcie też, aby zasubskrybować zarówno ten kanał, jak i mój drugi kanał. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zostawcie też łapkę w górę, jeśli oczywiście film Was zainteresuje. Jeśli macie również jakieś swoje przemyślenia dotyczące treści tego odcinka, to podzielcie się nimi w komentarzu. Korzystając też z okazji, chciałabym od razu bardzo serdecznie podziękować Arkowi z kanału Mrożące Krew za to, że udzielił swojego głosu w tym odcinku. Na pewno będziecie mogli Arka usłyszeć. Link do kanału Mrożące Krew znajdziecie oczywiście też w opisie filmu. Zapraszam serdecznie do zasubskrybowania kanału. Bardzo, bardzo, bardzo ten kanał polecam. A tymczasem przechodzę już do treści dzisiejszego odcinka. Sherumun Shirkhan urodził się w 1981 roku w małej miejscowości, w zasadzie dzielnicy Ganesh Talei, małym miasteczku na przedmieściach Khandwy. Miał on dwóch starszych braci, Gudu i Kalu, oraz młodszą siostrę Shakile. Ich matka wychowywała ich sama, ponieważ jej mąż zostawił ją, gdy dzieci były malutkie, i odszedł. Kamla była hinduską i wywodziła się z kasty Rajputów, czyli wojowników. Jej ojciec był policjantem, no a jej mąż, który był muzułmaninem, czyli wyznawał inną wiarę niż ona, był przedsiębiorcą budowlanym. Wróżono im dość dobrą przyszłość w związku właśnie z tym pochodzeniem zarówno jej, jak i jego, bo wiemy, że w Indiach istnieje system kastowy i że tak powiem oni, chociaż byli z niższej kasty, no to jednak gdzieś tam mieli jakieś swoje perspektywy na dość dobre życie, ponieważ no oni jakby no nie pochodzili z tych najniższych kast. W każdym razie, no głównie chyba z uwagi na odmienność wyznania, to ich małżeństwo nie przetrwało. Ojciec dzieci odszedł, gdy Sharu miał 3 lata, a jego mama była wtedy w ciąży z najmłodszym dzieckiem, z córeczką Shakilą. Mężczyzna wówczas poślubił inną kobietę, a już rok później urodziło mu się dziecko z tą drugą żoną. Kamla, czyli mama Sharu, wraz ze swoimi dziećmi mieszkała wówczas w dzielnicy muzułmańskiej. Jej mąż przeprowadził się, odszedł od niej i z tą nową żoną po prostu mieszkał gdzieś indziej. No jednak w dużo lepszych warunkach niż jego pierwsza żona i czwórka jego dzieci. Mężczyzna, z tego co możemy się dowiedzieć z ogólnodostępnych informacji, w żaden sposób nie wspierał finansowo ani dzieci, ani też byłej żony, nie brał też udziału w ogóle w ich dalszym wychowaniu. Kamla musiała podjąć bardzo ciężką pracę, by wykarmić siebie, jak i dzieci. Zarabiała niewiele i dlatego rodzina często nie miała wystarczająco dużo pieniędzy, by kupić chociażby jedzenie. Zdarzało się, że całymi dniami cała rodzina chodziła głodna. Oni jednak bardzo się kochali i wszystkie te dzieci starały się też pomagać mamie. Sytuacja była naprawdę bardzo zła, do tego stopnia, że Kamla i jej czworo dzieci mieszkali tylko w takim jednym pokoiku, w starym rozwalającym się domu. Często chodzili głodni i bardzo szybko również te dzieci zaczęły pracować i żebrać, a nawet kraść jedzenie. W domu nie było tak naprawdę żadnej utwardzonej podłogi, tylko zwykłe klepisko. Malutki jeden pokoik, a w rogu tego pokoju ułożone były koce, którymi domownicy przykrywali się do snu.
Natomiast latem bardzo często spali na zewnątrz, ponieważ w domu było zbyt gorąco, żeby można było zasnąć, ponieważ ten dom tak szybko się nagrzewał, nie oddawał ciepła, więc w nocy po prostu nie dało się tam spać. Na ulicach miasteczka, które były w zasadzie nieutwardzonymi też takimi drogami, chodziło wiele zwierząt, a to krowy kładły się i zasypiały na środku drogi, a to świnie, kozy czy też drób po prostu biegały tymi ulicami. Po okolicy też biegało sporo bezpańskich psów i Saru bardzo się ich bał. I pewnego dnia, uciekając przed jednym z nich, przewrócił się i rozciął sobie łuk brwiowy, omal nie tracąc wówczas wzroku. Podobnej rany nabawił się po raz drugi, kiedy chciał zarobić jakieś drobne pieniądze na jedzenie, przenosząc ciężkie arbuzy. Niestety, kiedy chłopiec przechodził przez ulicę z tymi arbuzami, to został potrącony przez motocykl. Całe rodzeństwo było głodne, ich brzuchy były też wzdęte od gazów i z niedożywienia. I zdarzało się, tak jak już wspomniałam, że dzieci nie tylko starały się jakoś zarobić, ale też no, nierzadko posuwały się do kradzieży. I pewnego dnia Saru wraz ze swoimi braćmi udali się na kurzą fermę, by ukraść z niej jajka. Te kurniki strzeżone były przez uzbrojonych ochroniarzy. Dzieciom co prawda udało się jakoś wślizgnąć do środka i zabrać jajka, ponieważ w pewnym momencie strażnicy poszli na przerwę, żeby coś zjeść, i dzieci wykorzystały ten moment. Niestety dla nich zostały one zauważone przez strażników, no ponieważ kury zaczęły głośno gdakać, kiedy oni weszli do tych kurników, i uciekając stłukli część jaj, i gdy dotarli do domu, okazało się, że mają razem 10 jaj, mimo że no, udało im się zabrać kilkadziesiąt, bo po prostu, tak jak mówię, większość z tych jajek się stłukła. No jednak te 10 jaj wystarczyło na to, by cała rodzina mogła się najeść. I innym razem natomiast Saru poszedł na plantację pomidorów, też w celu kradzieży. I stamtąd ukradł kilka pomidorów dla całej rodziny. I z jakiegoś powodu on, kiedy poszedł po te pomidory, miał przy sobie koc, którym na co dzień czy tam wieczorami przykrywał się do spania, i uciekając zgubił ten koc, więc tutaj zyskali parę pomidorów, którymi się najedli. Natomiast myślę, że ten koc był no, dużo cenniejszy. No, on został zgubiony przez niego właśnie w trakcie ucieczki. Kiedy Saru był bardzo mały, matka często wysyłała go z garnkiem. Chodził od domu do domu, do sąsiadów, i prosił, aby podzielili się z jego rodziną jakimiś resztkami jedzenia. No, matka wysyłała jego jako malutkiego chłopczyka, bo no, takiemu dziecku pewnie trudniej było odmówić, i bardzo często sąsiedzi jednak no, dzielili się tymi resztkami. Chłopiec bardzo często zajmował się też swoją młodszą siostrzyczką, gdy mama i bracia pracowali, i z naszej perspektywy jest to nie do pomyślenia, w zasadzie by pięciolatek był opiekunem dwulatki. No jednak musimy wziąć pod uwagę, że gdyby matka została z dziećmi zamiast pracować, to pewnie poumieraliby z głodu. Nikt tego ojca nie sądzę, żeby było jakieś prawo, dzięki któremu Kamla mogła wyegzekwować jakieś alimenty od swojego męża. Nie wiem, jak to się odbyło. No, w każdym razie no, ona była zmuszona do podjęcia ciężkiej pracy i z tego, co jakby mówił Saru, co w swojej autobiografii napisał Saru, jego matka była kobietą bardzo opiekuńczą, i jestem przekonana, że gdyby ona miała możliwość pozostania w domu z dziećmi czy wysłania ich do przedszkola, to myślę, że tak by się to skończyło. No niestety musiała tutaj podjąć takie ryzyko, że zostawiała dzieci w domu same i pracowała. Nierzadko też dziećmi opiekował się baba, lokalny mędrzec muzułmański. Zabierał ich czasami na spacery, czasami też przesiadywali
razem z nim w meczecie. Ten meczet był takim dość charakterystycznym punktem w miejscowości i gdzieś tam Saru miał pozytywne też wspomnienia związane z tym babą, który okazał się taką pomocą też dla mamy Saru, dla Kamli, dla jego rodziny. Swoją matkę Saru wspominał jako kobietę bardzo piękną, szczupłą, o lśniących włosach. Pracowała na budowie, miała naprawdę bardzo ciężką pracę, nosiła kamienie i cegły, no i pracowała wiele godzin dziennie, ale chłopiec też nie pamiętał, nie widział jej, nie słyszał, by ona narzekała na swój los. Bardzo kochała swoje dzieci i być może nie chciała też, wiedząc, że tym dzieciom żyje się też bardzo ciężko, no nie chciała jeszcze im mówić o tym, jak ciężko jest jej w tej pracy. W domu, w którym mieszkali, nie było ani bieżącej wody, ani prądu. Nie było też żadnych sprzętów, które pomogłyby kobiecie w prowadzeniu domu. Kilka razy w tygodniu chodziła też nad rzekę, też, czyli oprócz takiej ciężkiej pracy fizycznej, którą wykonywała, to też nad rzeką musiała prać ubrania swoje, jak i ubrania swoich dzieci. Naczynia też zmywała w wodzie, którą musiała przynieść do domu i warunki ich życia były naprawdę bardzo, bardzo ciężkie. Szczegóły dotyczące życia w Ganeshtalai Saru opisał w autobiograficznej książce pod tytułem Daleko od domu i jest to tak naprawdę dla mnie główne i najbardziej wiarygodne źródło informacji, ponieważ pochodzi bezpośrednio od bohatera tej niniejszej historii. Poza tym też, jeśli chodzi o Saru, to jest bardzo dużo wywiadów, artykułów na temat jego życia, ale to też oczywiście możecie tego całą masę znaleźć w internecie. Jest też film stworzony na podstawie tej książki autobiograficznej, ale to oczywiście wszystko znajdziecie w opisie, o tym też troszeczkę powiem na końcu tego dzisiejszego odcinka, jak już poznacie całą tę niezwykłą, naprawdę niezwykłą historię. Gdy Saru miał około 5 lat, jego bracia Kalu i Gudu mieli odpowiednio 12 i 14 lat. Chłopcy niestety nie chodzili do szkoły, tylko pracowali za marne grosze, żebrali lub kradli. Bardzo często też nie było ich w domu, ponieważ pracowali zamiatając podłogi w pociągu, a te prace wykonywali właśnie zazwyczaj wieczorami czy też w nocy, kiedy pociągi stały na stacji. Chwytali się też różnych innych niskopłatnych prac, jako tragarze, coś przenosili i tak dalej. I pewnego wieczoru Gudu zjawił się w domu, przyniósł jedzenie, mama przygotowała je i podała. Wtedy właśnie w domu była mama, najstarszy z dzieci, czyli Gudu, Saru oraz ich najmłodsza siostrzyczka Shakila. Nie było w domu Kalu, tego średniego brata, to najpewniej gdzieś pracował lub po prostu szukał jedzenia. I po kolacji mama, czyli Kamla, wyszła z domu. Chciała najprawdopodobniej zdobyć jeszcze trochę więcej jedzenia, ponieważ to było, ta kolacja ich była bardzo, bardzo skromna. I kiedy mamy nie było w domu, pozostał tylko Gudu, Saru i Shakila, to Gudu powiedział do Saru, że ma zamiar udać się do, jakby w dalszą drogę. Natomiast ten 5-letni Saru miał zostać z 2-letnią Shakilą i opiekować się nią. Poprosił jednak brata, by mógł pójść razem z nim. Bardzo chciał pojechać pociągiem i tam troszeczkę popracować, też chciał zarobić pieniądze. Bardzo chciał też po prostu zdobyć pożywienie dla swojej rodziny, chciał być w jakiś sposób bardziej pomocny. No, robiło się już ciemno, był wieczór i chłopcy wiedzieli, że mama wkrótce wróci do domu i Saru bardzo, bardzo prosił Gudu o to, by mógł z nim pojechać. No i wreszcie Gudu uległ
prośbom swojego braciszka, no i zabrał go ze sobą. Poszli wówczas na stację, która znajdowała się w niewielkiej odległości od ich rodzinnego domu. Mieli oni nadzieję dojechać na Gapę do jakiegoś większego miasta, natomiast maleńka Shakila miała zostać w domu sama. Chłopcy wyszli z domu, wsiedli do tego pociągu, do pierwszego pociągu, który nadjechał do ich miejscowości i dojechali tym pociągiem do oddalonego o około 80 km miasta Berhampur. I mały Saru był już w tym momencie, no, bardzo śpiący. Ta podróż go zmęczyła. Gudu zaproponował, by zatem braciszek poczekał na peronie, na ławce, podczas gdy on postara się znaleźć jakąś pracę, by przy zamiataniu wagonów lub jakąkolwiek inną. I Gudu ruszył przed siebie, a Saru zasnął na ławce. I gdy chłopczyk się obudził, nie było przy nim Gudu, chociaż obiecał, że niedługo wróci. Saru był naprawdę wystraszony, zaczął wołać swojego brata, ale niestety nikt nie odpowiadał na jego wołanie. I w pewnym momencie zauważył, że na peronie tuż obok stoi pociąg. Uznał, że jest to ten sam pociąg, którym przyjechali razem z bratem i postanowił do niego wsiąść. No, logika pięcioletniego dziecka podpowiadała mu, że to na pewno no, ten pociąg po prostu czeka tutaj, żeby ich zabrać z powrotem do domu. Myślał też, że jego brat znajduje się pewnie w jednym z tych wagonów. No, dlatego Saru wszedł do środka i po chwili drzwi pociągu zamknęły się. Pociąg ruszył i jechał bardzo długo. W międzyczasie też stawał na kilku stacjach, ale drzwi tego wagonu, w którym był Saru, nie otwierały się. Chłopiec się troszeczkę wystraszył, bo nie było koło niego ani jego brata. Też nie poznawał okolicy, którą jechał ten pociąg. No i tak troszeczkę poczuł się jak w pułapce, ponieważ no, nie mógł po prostu też z tego pociągu wysiąść. Krzyczał i też wołał o pomoc, jednak nie pojawił się nikt, kto zechciałby mu pomóc. Podróż pociągiem trwała bardzo długo. Chłopiec bardzo dużą część też tej trasy przespał, więc on nie był w stanie nawet powiedzieć, jak długo jechał, nie wiedział tego. W każdym razie drzwi pociągu otworzyły się dopiero na dworcu w Kalkucie, dziś zwanej Kolkatą, ale ja będę się jakby posługiwała tą nazwą Kalkuta, ponieważ w tamtym czasie tak brzmiała też ta nazwa. I Kalkuta jest jednym z największych miast, nie tylko w Indiach, ale na świecie. Saru miał nadzieję, że jego brat przemierzył tę podróż razem z nim, tylko po prostu znajdował się w innym wagonie, no i że za chwilę się odnajdą. No tak się jednak nie stało. Pięcioletni chłopiec wylądował samotnie na ulicach ogromnego miasta i co gorsza, ludzie tam nie posługiwali się językiem hindi, więc jeśli kogoś zaczepiał, prosił go o pomoc, to ludzie przeważnie nie reagowali, ponieważ większość z nich nie wiedziała, co chłopczyk do nich mówi. Nikt też nie miał jakiejś specjalnej cierpliwości, żeby go wysłuchać. Nikt tak naprawdę nie zainteresował się tym, co takie małe dziecko robi samotnie na stacji. Nikt w żaden sposób nie starał się mu pomóc i dziecko musiało być w tym momencie naprawdę potwornie przerażone. Nawet nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, jak ja bym się czuła w takiej sytuacji. To jest po prostu nie do pomyślenia. W ogóle cała ta sytuacja, że to dziecko się tam znalazło, po prostu sprawia, że jestem przerażona tym, w jak potwornych warunkach musieli ci ludzie żyć, żeby doszło w ogóle do takiej sytuacji. No, Saru był ubrany w taką białą koszulkę, w zasadzie to taka koszula zapinana, brakowało tam kilku guzików, to ubranie było brudne i zniszczone. Miał też czarne, krótkie spodenki, nie miał w ogóle butów. Te ubrania były brudne, zniszczone, a chłopczyk nie pił i nie jadł niczego
przez wiele, wiele godzin, nie wiedział też, tak jak mówię, on nie wiedział, jak długo był w ogóle w tym pociągu. No ale sama perspektywa wyjścia z wagonu, z tego przedziału bardzo jakby go ucieszyła. No nie wiedział jednak, dokąd powinien pójść, nie wiedział, gdzie się znajduje. Nigdzie nie było jego starszego brata, a kiedy pytał przechodniów o swoje miasteczko, nikt nie odpowiadał, nikt jakby nie znał tej nazwy, bo też było kilka osób, które gdzieś tam znały hindi, ale nikt nie kojarzył tej nazwy, którą on podawał jako swojego miejsca zamieszkania. Na dworcu mijał też policjantów, ale no nie zdecydował się ich poprosić o pomoc, ponieważ miał złe wspomnienia związane z wszelkiego rodzaju służbami mundurowymi. W przeszłości też policja często przepędzała chłopca i jego rodzeństwo ze stacji kolejowych, a kiedyś nawet aresztowali Gudu, jego starszego brata, za to, że sprzedawał na dworcu szczoteczki do zębów czy tam i pastę do zębów. Saru był przekonany, że jakiś pociąg wkrótce też dowiezie go do domu. Miał nadzieję, że znajdzie taki skład, który będzie jechał do jego miasteczka, dlatego codziennie przez kolejnych kilka dni wsiadał do pociągu i jechał, przejeżdżał całą trasę, mając nadzieję, że gdzieś za oknem ujrzy właśnie swoją miejscowość. A zawsze jednak okazywało się, że wsiadał do takich pociągów, które robiły takie kółko i kończyły trasę z powrotem w Kalkucie. I w końcu chłopiec uznał, że to nie jest droga powrotu i będzie musiał po prostu poradzić sobie w jakiś inny sposób. W tym czasie chłopiec żywił się tym, co znalazł na ulicy miasta, obok dworca lub na samym dworcu. Na szczęście w okolicy było kilka kranów z dostępem do bieżącej wody i nie miał problemów akurat z ugaszeniem pragnienia. Na tym samym dworcu, co Saru, mieszkały również inne bezdomne dzieci. Trzymały się w grupie, nocowały na dworcu przykryte starymi, zniszczonymi kocami. Chłopak uznał, że no być może one pomogą mu wrócić do domu, ale te dzieci tak samo jak on musiały troszczyć się o własne potrzeby. Poza tym nie potrafiły mu tak naprawdę udzielić żadnej pomocy. I mimo tego, że nie okazały mu jakoś szczególnie dużo sympatii i zainteresowania, postanowił przespać tę noc w grupie wraz z nimi, mając nadzieję, że po prostu w grupie będzie bezpieczniej. W nocy jednak obudziły go krzyki. Ktoś wołał, żeby uciekać i wybudzony nagle Saru nie wiedział, co się dzieje, ale zaczął uciekać. I z tamtej sytuacji zapamiętał jedynie to, że jacyś mężczyźni wyłapywali te wybudzone dzieci i dokąd się je zabierali. Nie wiadomo ani kim byli ci ludzie, ani też dokąd trafiły później te dzieci. No jednak no, mężczyźni nie wyglądało na to, bo oni byli jakoś tam specjalnie przyjaźnie nastawieni. Natomiast zdezorientowany Saru biegł przed siebie, zeskakując na tory tuż przed jadącym pociągiem i nie był w stanie wydostać się na peron, dlatego szybko po prostu stanął pod ścianą tego, mając nadzieję, że po prostu z pociągu nic nie będzie wystawało i udało mu się przeżyć. No, była taka bardzo niewielka przestrzeń między pociągiem a tym murem, takim peronem. No i on stanął przy tej ścianie. Na szczęście nic mu się nie stało. No i to niebezpieczeństwo wkrótce minęło. Także była to już kolejna jakaś tam przygoda niebezpieczna, coś niebezpiecznego, co się wydarzyło w zasadzie w tak krótkim czasie. I był to też taki moment, w którym ten nasz mały bohater postanowił opuścić dworzec i zobaczyć, jak wygląda miasto poza murami tej stacji. Potem jak wyszedł z dworca, szedł sobie ulicami miasta i doszedł do mostu, a potem zszedł na brzeg rzeki, gdzie w wodzie pluskały się dzieci, kobiety też robiły pranie.
I jak wspomina w swojej autobiografii Saru, tuż obok miejsca, w którym bawiły się te dzieci, spływały też do rzeki ścieki. No nikt się tym jakoś specjalnie nie przejmował. Prano ubrania i myto się w tej brudnej wodzie. I Saru też jakoś specjalnie się wtedy tym nie przejmował. Ta refleksja przyszła mu dopiero po latach w trakcie pisania książki. I tego dnia, gdy nadszedł wieczór, wszystkie dzieci rozeszły się do swoich domów, bo te dzieci były właśnie tam nad wodą ze swoimi matkami, które prały ubrania. No i Saru miał wrażenie, że tamtego wieczoru został nad wodą zupełnie sam, ale miał też ochotę jeszcze się trochę popluskać w tej rzece, no ale on nie potrafił pływać. Miał wrażenie, że poziom wody był niewielki, no ale kiedy wszedł do wody, to już zauważył, że ten poziom podniósł się od chwili, kiedy on jakby przyszedł do tej rzeki wcześniej. I kiedy się tam bawił, pluskał, to w pewnej chwili po prostu zaczął się topić, zaczął tonąć. I tak był w zasadzie przekonany, że za chwilkę się utopi, ale w pewnym momencie nagle ktoś wyciągnął go z tej wody, ktoś obcy, wyciągnął go na brzeg, to był jakiś mężczyzna, no i położył Saru na brzegu, po czym po prostu odszedł bez słowa. I z tego, co zauważył Saru, to najprawdopodobniej był jakiś bezdomny, który żył sobie czy spał po prostu w okolicach rzeki. Saru spędził nad tą rzeką jeszcze kolejny dzień. Jednak tego kolejnego dnia powtórzyła się sytuacja, kiedy wszedł do wody, znowu niemalże się utopił i ponownie został uratowany przez tego samego mężczyznę. Po tym wydarzeniu postanowił trzymać się jak najdalej wody. Chłopczyk chodził między ulicznymi straganami, błagając sprzedawców o jakieś jedzenie. Jednak zazwyczaj był przeganiany przez właścicieli straganów oraz ludzi, którzy kupowali od nich jedzenie, ponieważ w okolicy było bardzo dużo tych bezdomnych dzieci i one w zasadzie, kiedy jakiś straganiarz dawał jednemu z nich coś do jedzenia, to natychmiast wywoływało to awanturę, bo te dzieci zaczynały bić się o te resztki, więc po prostu, nie wiem, po prostu sklepikarze postanowili nie dawać nikomu, żeby uniknąć po prostu tych awantur. Cały czas nie jestem w stanie tego po prostu przeżyć, jak potworne to jest, jak potworne jest to życie dla tych dzieci na ulicy. Po prostu to z naszej perspektywy praktycznie niewyobrażalne. No, w trakcie swojej tułaczki po Kalkucie pewnego dnia Saru spotkał mężczyznę, który mówił w hindi. Chłopiec opowiedział nieznajomemu o tym, co mu się przytrafiło i mężczyzna zaproponował chłopcu, żeby poszedł do jego domu. Powiedział, że jest pracownikiem kolei, że sam żyje skromnie, ale że nakarmi Saru i pozwoli mu przenocować w swoim domu. Chłopiec bardzo się ucieszył i poszedł z mężczyzną. W tym domu mieszkali również inni pracownicy kolei i podzielili się z dzieckiem swoim posiłkiem. Był to dal z ryżem. Jest to taka potrawa z soczewicy. Ja osobiście uwielbiam dal i co jakiś czas ta potrawa pojawia się na naszym stole, jak zresztą też inne potrawy indyjskie. No, to tak w ramach dygresji, bardzo lubię kuchnię indyjską i kiedyś nauczyłam się przyrządzać pewne potrawy od hinduski, którą poznałam mieszkając za granicą i do dziś uwielbiam smak tych indyjskich potraw. Oczywiście dość ciężko w Polsce kupić tak intensywnie pachnące, aromatyczne przyprawy, jak to można było właśnie kupić w Anglii chociażby, więc ta kuchnia nie jest aż tak, może te potrawy nie są aż tak aromatyczne, jak te przyrządzane właśnie tam, gdzie jest dostęp do przypraw sprowadzanych konkretnie z Indii. No ale to taka dygresja. W każdym razie dal to jest jedna z moich ulubionych potraw. Saru był zadowolony, że znalazł wreszcie dach nad głową i że został nakarmiony. Ten mężczyzna, który go przyprowadził do domu, powiedział, że zna kogoś, kto mógłby mu pomóc i już następnego dnia pojawił się pewien elegancki pan,
który zapewnił chłopca, że pomoże mu odnaleźć drogę do domu. Chłopiec wtedy leżał na takim posłaniu, gdzie spędził poprzednią noc. No i ten mężczyzna położył się na tym posłaniu obok chłopca. No i dziecko poczuło się dość niezręcznie. Co prawda człowiek ten nie dotykał go w żaden sposób, ale no takie dziwne zachowanie sprawiło, że Saru zaczął wątpić w szczerość intencji tego mężczyzny. Być może on chciał w jakiś sposób zdobyć jego zaufanie. No natomiast życie na ulicy przez tych kilka dni nauczyło go, że należy do ludzi podchodzić z pewnym dystansem, i gdy ten elegancki pan powiedział, że następnego dnia wróci, by zabrać chłopca ze sobą, ten oczywiście posłusznie skinął głową, jednak w myślach snuł już plany ucieczki. No i tak też zrobił, zrealizował swój plan. Tego wieczoru po kolacji Saru uciekł z domu kolejarzy, obawiając się, że gdyby został, to mógłby wplątać się w jeszcze większe kłopoty. I chłopak ukrył się później, widząc, jak ci kolejarze udali się na jego poszukiwania. No, na szczęście nie znaleźli go. No ale ewidentnie, skoro tak intensywnie go szukali, bo wszyscy wybiegli gdzieś tam, zanim on się schował w jakichś zakamarkach, no to jeżeli go szukali, no to znaczy, że prawdopodobnie miał rację i oni mieli jakieś plany wobec niego. Jakiś czas później Saru postanowił bardziej oddalić się od stacji kolejowej, poszukać może jakiejś pomocy właśnie nieco dalej, gdzieś w głębi miasta. Przeszedł mostem na drugi brzeg rzeki, czego nigdy wcześniej nie robił. I spotkał tam pewnego chłopca. I ten chłopiec zaprosił go do swojego domu. Mama tego chłopca nakarmiła Saru i pozwoliła mu się wyspać w ich domu. A następnego dnia poszli wspólnie nad rzekę, gdzie kobieta prała, a dzieci pluskały się w wodzie. Saru, który cały czas był w tych samych ubraniach od dnia, kiedy wyszedł ze swojego domu, był szczęśliwy, że może się wykąpać. Świetnie się bawił i kiedy przyszedł czas powrotu, jego nowy kolega szybko wyszedł z wody na zawołanie mamy. No natomiast Saru nie wyszedł od razu, pozostał jeszcze w wodzie i kobieta naprawdę bardzo się zdenerwowała, że chłopiec jej nie posłuchał, ponieważ posłuszeństwo wobec rodziców jest czymś bardzo naturalnym w Indiach. No Saru tutaj no, okazał się według tej kobiety dzieckiem nieposłusznym i ona tak się zdenerwowała o to nieposłuszeństwo, że rzuciła w dziecko kamieniem. Zabrała swojego synka i odeszła. No, na szczęście Saru zdołał uniknąć uderzenia tym rzuconym w jego kierunku kamieniem, jednak w tamtej chwili, no, znowu został sam, bo ta kobieta właśnie w ramach tej kary za nieposłuszeństwo jakby, no, porzuciła, powiedziała, jakby, no, już nie chciała się nim w żaden sposób zajmować. Wkrótce jego losem zainteresował się pewien nastoletni chłopiec, który spotkał Saru błąkającego się po ulicach. Ten nastoletni chłopiec mógł mieć mniej więcej około 14 lat, czyli był w wieku Gudu, najstarszego brata Saru. No i ten chłopak wzbudził w Saru zaufanie. Ten nastolatek zabrał go do swojego domu. Rodzina tego chłopaka zaopiekowała się Saru na kilka dni i po upływie tego czasu nowy przyjaciel zabrał chłopca na posterunek policji. Saru oczywiście początkowo protestował, bo bał się mundurowych. No ale postanowił zaufać temu nastolatkowi i krótko po tym, jak Saru trafił na posterunek policji, policjanci zabrali Saru oraz grupkę innych dzieci, bo też na posterunku było jeszcze kilkoro innych dzieci z ulicy, które po prostu trafiły na posterunek. Te dzieciaczki zostały zabrane do urzędu, w którym urzędnicy wypytywali je, dlaczego są bezdomne, pytali, gdzie są ich rodzice. I z uwagi na to, że Saru nawet nie znał swojego nazwiska, no i jak się okazuje też źle wymawiał nazwę swojej miejscowości, z której pochodził, to niestety nikt nie był w stanie mu pomóc i odnaleźć jego rodziny. I wkrótce te dzieci zostały przewiezione do ośrodka dla dzieci, który był, no, rodzajem takiego poprawczaka.
no jednak służył również nie tylko właśnie jako poprawczak, ale też taka ochronka dla bezdomnych dzieci. Ten dom znajdował się w ogromnym budynku, mieszkało tam kilkaset osób i co ciekawe, podobno w Kalkucie mieszka na ulicach około 100 tysięcy bezdomnych dzieci. Ale są to tylko takie szacunkowe liczby. Trudno stwierdzić, jaka jest ich dokładna liczba. Już 100 tysięcy to jest ogromna, ogromna liczba bezdomnych dzieci, a może to też być niedoszacowani tych dzieci, może być dużo, dużo, dużo więcej. No trudno stwierdzić, jaka jest ta dokładna liczba. W tym takim domu dziecka, czy też w tej ochronce, do której trafił, znajdowały się dwie ogromne sale, w których stały całe rzędy piętrowych łóżek. W każdym łóżku spało dwoje lub też troje dzieci. Wiele z tych dzieci było niepełnosprawnych. Nad niektórymi znęcali się rodzice, a ich kalectwo było związane z obrażeniami, za którymi stały ich rodziny. Dzieci były porzucone lub po prostu odbierane rodzicom i Saru uważał, że w zestawieniu z tymi dziećmi on miał całkiem spokojne dzieciństwo, bo oprócz tego, że doznał biedy czy głodu, to nigdy nie doznał od swojej matki żadnej przemocy fizycznej. A to, że on znalazł się w tym ośrodku, nie wynikało z tego, że mama źle się nim zajmowała, czy znęcała się nad nim. No, po prostu to było jakimś tam przypadkiem. On się po prostu zagubił. A z tego miejsca chłopczyk trafił do indyjskiego ośrodka opiekuńczo-adopcyjnego. I było to dokładnie 22 maja 1987 roku. Tak naprawdę nie jest znana w ogóle do dziś nawet prawdziwa data urodzenia Saru. Nie jest znana też data jego zaginięcia, kiedy on wsiadł do tego pociągu, nie wiadomo. Ale 22 maja Saru trafił do indyjskiego ośrodka opiekuńczo-adopcyjnego. W ośrodku poznał panią Sud, założycielkę tego domu, dom dziecka, który nosił nazwę Navadjivana. Ta placówka była zupełnie inna niż pierwszy ośrodek, do którego trafił. Były tam dzieci w jego wieku, dom był też bardzo dużo lepiej, dużo bardziej zadbany. Dzieci miały dużo lepsze warunki. I z uwagi na to, że większość dzieci chodziła wcześniej do szkoły, a Saru nigdy wcześniej nie był w szkole, no to postanowiono od razu nie zapisywać go do szkoły, dlatego czasami samotnie po prostu spędzał całe dnie, gdy inne dzieci były na lekcjach. I w tym czasie też poznał pewną dziewczynkę, która mieszkała w pobliżu sierocińca. Ona przychodziła czasami do Saru i oni się bawili. Ta dziewczynka była od niego troszeczkę starsza i zachowywała się w stosunku do niego bardzo opiekuńczo i pewnego dnia podarowała mu taki wisiorek z zawieszką przedstawiającą Ganesha, hindyjskiego boga, który według hinduskich wierzeń był patronem początków i miał usuwać wszelkie przeszkody na drodze do realizacji własnego celu. Saru uznał, że jest to nieprzypadkowe i ten prezent dał mu wiele radości, ponieważ był to pierwszy podarunek, który chłopiec otrzymał w całym swoim życiu i ten naszyjnik na zawsze już pozostał jego najcenniejszą pamiątką. Z tego, co wiem, to on ma ten naszyjnik do dziś. Przynajmniej miał go w momencie, kiedy pisał swoją autobiografię. Pani Sud bardzo starała się, aby odnaleźć matkę chłopca. Jednak pomimo wielu starań nie udało się odszukać na żadnej mapie jego rodzinnego miasteczka. Wówczas kobieta obiecała dziecku, że znajdzie dla niego nową rodzinę, w której będzie mógł być szczęśliwy. I po miesiącu udało się znaleźć pewną rodzinę w Australii, pewne małżeństwo, które postanowiło adoptować Saru. Pani Sud pokazała chłopcu album, w którym znajdowały się zdjęcia tych rodziców adopcyjnych, ich domu, samochodu oraz samolotu z takim podpisem, że ten samolot zabierze cię do Australii. Chłopiec był zdumiony pięknem tych wszystkich rzeczy znajdujących się na zdjęciach, a także kolorem skóry swoich nowych rodziców, ponieważ on nigdy wcześniej nie widział białych ludzi.
Saru został zapytany, czy chce polecieć do Australii. I miał do wyboru pozostanie w sierocińcu z ludźmi, którzy nie są w stanie odnaleźć jego rodzinnego domu lub rozpocząć nowe życie. Chłopczyk był przekonany, że nie da się już odnaleźć jego mamy, skoro nawet dorośli nie potrafią tego zrobić i dlatego wybrał nowe życie, mając nadzieję, że któregoś dnia powróci do Indii i odnajdzie mamę i rodzeństwo. I tak naprawdę teraz się zastanawiam, jaką ja bym podjęła decyzję na jego miejscu i wydaje mi się, że chyba wybrałabym dalsze poszukiwanie rodziny. A ja nie twierdzę, że jego decyzja jest gorsza, lepsza i tak dalej, ale po prostu chyba nie byłabym w stanie podjąć takiej decyzji, jaką on podjął. Oprócz Saru, też inne dzieci miały zostać adoptowane z tego sierocińca i przed wylotem do Australii wszystkie dzieci, które miały zostać wkrótce adoptowane, przeszły pewnego rodzaju kurs. Uczyły się m.in. jeść przy stole, korzystać ze sztućców. No, ponieważ te dzieci jadły do tej pory rękoma i wielu gdzieś tam rzeczy, które w Europie dzieci są uczone od najmłodszych lat, no one po prostu nie umiały. No ale z drugiej strony te dzieci też mają pewne umiejętności, których my na przykład nie posiadamy. Tak? Droga do Australii z Kalkuty była bardzo długa. Najpierw dzieci pojechały do Bombaju, który w zasadzie dzisiaj nazywa się Mumbajem. Nazwa została zmieniona, a być może wiecie, to nazwa Bollywood, czyli kinematografia indyjska pochodzi właśnie od Bombaju, czyli to jest takie skrzyżowanie Bombaju i Hollywood, z tego wyszło Bollywood, a dzisiaj ta nazwa jest, nazwa tego miasta brzmi Mumbai, więc może nie każdy gdzieś tam kojarzy ją właśnie z nazwy Bombaj. Dzisiaj już byśmy Bollywood nie stworzyli z tej nazwy. W każdym razie w Bombaju te dzieci podróżujące do Australii spędziły noc w hotelu. Dzieci były naprawdę zachwycone widokiem hotelu, tym, że była tam toaleta, prysznic. No nie mówiąc już nawet o tym, jak wielu białych ludzi mieszkało w tym hotelu. No i z Bombaju następnie polecieli samolotem do Singapuru, skąd wreszcie dotarli do Australii. I 25 września 1987 roku, nieco ponad 4 miesiące po tym, jak trafił do domu dziecka w Kalkucie, Saru, znajdujący się na pokładzie samolotu, wylądował wreszcie w Melbourne. I czekali tam na niego państwo Braille'owie, rodzice adopcyjni. I z Melbourne już wspólnie polecieli na Tasmanię, by dotrzeć do miasta, w którym mieszkali, czyli do Hobart. Pierwszego dnia tego spotkania chłopczyk otrzymał od tych swoich rodziców adopcyjnych takie ubranko, koszulkę, krótkie spodenki i na koszulce jest napis Tasmania. Widzicie teraz to zdjęcie na monitorze. I to jest właśnie zdjęcie wykonane w dniu przylotu Saru do Australii. Taki troszeczkę wystraszony wygląda. Badania lekarskie wykazały, że Saru oprócz tego, że był niedożywiony, miał też w swoim organizmie tasiemca, miał złamany ząb oraz pewne szmery w sercu i Braille'owie od razu zajęli się tymi sprawami zdrowotnymi chłopca. Udało się na szczęście doprowadzić jego stan zdrowia do dobrego stanu, tak, do bardzo dobrego. Dom w Australii, w którym mieszkali jego rodzice adopcyjni, w którym teraz miał zamieszkać również Saru, był duży i piękny. W pokoju Saru jego adopcyjna matka powiesiła mapę Indii, jednak no z uwagi na to, że chłopiec nigdy wcześniej nie chodził do szkoły, nigdy nie widział w ogóle żadnej mapy, to nie wiedział, że nad jego łóżkiem wisi zarysowany kontur Indii. Dopiero rodzice musieli mu wytłumaczyć, co to jest. W domu również znajdowało się sporo przedmiotów nawiązujących do kultury i tradycji indyjskiej. Su, czyli mama adopcyjna, bardzo chciała, by chłopiec czuł się z nimi też jak najbardziej swobodnie, by jego otoczenie przypominało mu rodzinny dom i jego ojczyznę. I dzieciństwo w Australii było zupełnym przeciwieństwem tego, jak on żył do tej pory w Indiach. Nie było już biedy, ubóstwa, z jakimi spotkał się w Indiach.
na Tasmanii zawsze miał co jeść. Otrzymał wiele zabawek, miło spędzał czas, nie musiał pracować, nie musiał się nikim zajmować, był wreszcie normalnym dzieckiem i miał też przed sobą perspektywę zdobycia wykształcenia. Braille'owie zabierali też chłopca na pole golfowe, uczyli go żeglować, no i wreszcie też Saru nauczył się pływać. I ja nie wiem, dla mnie jest to bardzo taka trudna sytuacja do oceny, bo z jednej strony chłopiec został oderwany od biologicznej rodziny, od swojej matki, która bardzo go kochała, którą on przede wszystkim też bardzo kochał, a z drugiej strony otrzymał szansę nowego życia. Nie wiem, ale jest to jednak bardzo, bardzo duża cena, jaką musiał zapłacić właśnie za to, żeby dostał szansę na zdobycie edukacji. No w każdym razie, po miesiącu pobytu na Tasmanii, chłopiec poszedł do szkoły w dzielnicy Hovra i co ciekawe, dokładnie tak samo nazywał się ten dworzec w Kalkucie, do którego dojechał pociągiem tamtego dnia, kiedy się zgubił. Tę nazwę nadał dzielnicy miasteczka pewien brytyjski oficer, który służył wcześniej w Indiach i gdy zjawił się na Tasmanii, to zauważył pewne podobieństwo w ukształtowaniu terenu między tasmańskim miasteczkiem a częścią Kalkuty. Jest to wręcz rzecz niebywała, że z Hovra w Indiach trafił do miejsca, które ma dokładnie tę samą nazwę, ale jest częścią miasteczka w Tasmanii. W mieście funkcjonowała organizacja, która skupiała Australijczyków, którzy adoptowali dzieci z zagranicy. Saru poznał w niej kilkoro innych dzieci. I rok po adopcji zorganizowano również spotkanie chłopca z innymi dziećmi, które pochodziły z tego samego domu dziecka co on i również przyleciały do rodzin australijskich. Oni podróżowali wtedy do tej adopcji wspólnie, no i teraz po roku od przybycia do Australii mieli się spotkać. Mniej więcej w tym samym czasie do Australii przyjechała też założycielka domu dziecka, pani Sud, która przywiozła do Australii kolejne dziecko do adopcji. I Saru bardzo chętnie spotkał się z panią Sud. Wspominał ją jako najbardziej życzliwą osobę, którą spotkał po tym, jak się już zgubił. Chłopiec bardzo tęsknił też za swoją rodziną z Indii, choć też bardzo pokochał swoich rodziców adopcyjnych. Oni okazali mu naprawdę bardzo dużo serca, bardzo dużo miłości. Jednak no, mimo tych bliskich relacji, które bardzo szybko się między nimi zawiązały, to praktycznie za każdym razem, kiedy był pytany o to, jaki chciałby otrzymać prezent, czy to z okazji urodzin, czy jakichkolwiek innych sytuacji, to zawsze właśnie pytany o prezent odpowiadał, że chciałby dostać Shakile, no, czyli tę jego malutką siostrzyczkę, którą on się opiekował. No tego niestety nie można było zrobić. Nie udało się odnaleźć jego siostry, nie udało się odnaleźć matki, braci. Natomiast w 1991 roku, czyli 7 lat po tym, jak Saru do nich trafił, to Braille'owie adoptowali drugiego chłopca. Saru bardzo ucieszył się, że będzie miał brata. Saru miał brata i tak naprawdę szczególnie cieszył się tym, że wreszcie ma ojca. Swojego biologicznego praktycznie w ogóle nie znał, a John Braille był naprawdę dla niego bardzo dobrym ojcem. W związku z drugą adopcją do rodziny trafił chłopiec o imieniu Mantosz i Mantosz był całkowicie inny niż Saru. Saru był dzieckiem bardzo grzecznym, posłusznym, pomocnym też. No, natomiast Mantosz miał charakter taki bardziej buntowniczy, ale te jego zachowania wynikały z tego, co przeszedł w swoim życiu i jak był wcześniej traktowany. Chłopiec był bity, znęcano się też nad nim, a nawet był też wykorzystywany seksualnie. Jego data urodzenia również nie była znana, dlatego w dokumentach ma wpisaną datę 30 listopada 1982 roku. To też z uwagi na to, że 30 listopada 91 roku chłopiec trafił do Australii i właśnie tę datę wybrano jako dzień jego urodzin
i tę datę wpisano do jego dokumentów. A ponieważ wyglądało na to, że chłopiec jest mniej więcej rok młodszy od Saru, to też wybrano właśnie, wpisano rok 1982. Po pewnym czasie Sue i John Braileyowie postanowili zabrać swoich synów na wycieczkę do Indii. Mieli nadzieję, że chłopcy ucieszą się z możliwości zobaczenia swojej ojczyzny, jednak myślenie o wyprawie niosło za sobą bardzo wiele emocji dla dzieci. Chłopcy nie mogli spać, stali się nerwowi. No i szczególnie Mantosz był wystraszony. Być może dzieci bały się, że rodzice chcą ich wywieźć do Indii z powrotem, tam zostawić. I z uwagi na wywołane tą potencjalną podróżą lęki, to rodzina zmieniła swoje plany i zrezygnowała z tego wyjazdu. Ta informacja o wyjeździe do Indii sprawiła też, że Saru zaczął jeszcze bardziej intensywnie myśleć o swojej mamie, Kamli. Czuł się naprawdę bardzo rozdarty w środku i z jednej strony bardzo kochał swoją rodzinę i tęsknił za nimi, a z drugiej no już pokochał swoich rodziców adopcyjnych. Też podobało mu się to nowe, wygodne życie, ale miał też pewne wyrzuty sumienia w stosunku do swojej rodziny w Indiach. Chłopiec czuł się tak no, naprawdę zdezorientowany, ponieważ w głębi serca bardzo pragnął jakby dwóch zupełnie sprzecznych ze sobą rzeczy. Chciał jednocześnie być ze swoją rodziną, ze swoją nową rodziną w Australii, no i ze swoją prawdziwą biologiczną rodziną w Indiach. Gdy Saru był nastolatkiem, nadal bardzo często wspominał swoją indyjską rodzinę, wciąż za nimi bardzo tęsknił i żywił nadzieję, że jego matka i rodzeństwo żyją, że czekają na niego i pewnego dnia odnajdą się i dane im będzie jeszcze się spotkać. Myślał wówczas bardzo często, że chciałby w jakiś, nie wiem, telepatyczny sposób przesłać swojej mamie informację o tym, że żyje i mniej więcej też w tym czasie poznał też swoją pierwszą dziewczynę. Zaczęły się pierwsze imprezy i Saru zaczął też stwarzać pewne problemy wychowawcze, a ten okres dojrzewania był dla niego dość trudny. Chłopak zaczął gorzej się uczyć, problemy z obraniem swojego życiowego celu i rodzice też nie wiedzieli do końca, jak się w tej sytuacji zachować, jak mu pomóc, też żeby on nie poczuł jakiegoś odrzucenia z ich strony. No ale wiedzieli, że muszą mu postawić pewne warunki, pewne granice, żeby on zaczął walczyć też o swoje życie. Dlatego powiedzieli mu, że albo skończy szkołę po 11 klasie i podejmie jakąś pracę, albo weźmie się naprawdę do nauki i pójdzie na studia. Trzecim wyjściem było też wojsko. No jednak perspektywa życia w mundurowym drygu na tyle wstrząsnęła tym młodzieńcem i przypomniała mu życie w sierocińcu, życie też na ulicy, że w zasadzie z dnia na dzień postanowił zawalczyć po raz kolejny o własne życie. No, biorąc tak naprawdę przykład z samego siebie, z tego malutkiego chłopczyka, który każdego dnia walczył o swoje przetrwanie na ulicach Kalkuty. I od tamtego momentu Saru został bardzo pilnym uczniem i w zasadzie zmieniło się jego podejście też do życia. Wkrótce, też ucząc się jeszcze, podjął swoją pierwszą pracę. Była to praca w restauracyjnym barze. On bardzo ją lubił. Wiedział jednak, że chciałby zdobyć no, nieco lepsze wykształcenie i mieć szersze perspektywy na życie. Nie chciał jakby do końca życia być barmanem, dlatego chociaż, no tak jak mówią, bardzo lubił swoją pracę, ale postanowił zdobyć wykształcenie wyższe, dlatego podjął studia w zakresie hotelarstwa i gastronomii i w 2007 roku, kiedy miał już 26 lat, rozpoczął naukę w koledżu w Canberrze i w nowym miejscu zaczął myśleć jeszcze bardziej intensywnie o swojej rodzinie w Indiach. Tym bardziej, że na studiach poznał bardzo wielu młodych ludzi, którzy również pochodzili z Indii. Niektórzy z nich też byli z Kalkuty i w której przecież
przez dłuższy czas żył na ulicy. Ich życie wyglądało oczywiście zupełnie inaczej. Byli też z innych sfer, z innych kast. Przyjechali na studia do Australii, bo ich rodziny było po prostu na to stać. A on z bezdomnego chłopca teraz stał się jednym z nich, studentem uczelni wyższej. I nowi przyjaciele podpowiedzieli Saru, by do swoich poszukiwań rodziny, do poszukiwań swojego miasteczka, użył nowego narzędzia, jakim był internet. I co prawda, no, internet istniał już wówczas ładnych parę lat, ale młodzi widzowie mojego kanału może nie pamiętają czasów, kiedy no, nie było Wikipedii, nie było Google, nie było Facebooka i aby znaleźć stronę, trzeba było wpisać dokładnie adres strony, no a rzeczy tak naprawdę nie wyszukiwały się tak hasłowo jak dzisiaj. I w 2007 roku już troszeczkę to się też zmieniło w porównaniu do powiedzmy tam końca lat 90. To w 2007 roku już było troszeczkę inaczej. Już Facebook powstał, tak mi się wydaje, że coś mniej więcej w tym czasie. Już powoli mieliśmy do czynienia też z jakimiś tam wyszukiwarkami. I Saru zaczął wpisywać zapamiętane nazwy miejscowości, swoją tę rodzinną, którą zapamiętał jako Ginestley, czy też miasteczko, z którego odjechał pociągiem, zapamiętał jego nazwę jako Berhampur i zdawał sobie sprawę, że jako dziecko mógł też źle wymawiać nazwy tych miejscowości, niedokładnie je po prostu zapamiętał, co znacznie utrudniło odszukiwanie faktycznych miejscowości. Jego wielogodzinne poszukiwania, które wówczas rozpoczął, no niestety nie przynosiły żadnych rezultatów. To jednak, co nigdy nie zatarło się w jego pamięci, to widok takiej wysokiej białej wieży ciśnień, która stała tuż przy stacji kolejowej. I skoro jednak no, niedokładnie zapamiętał tę nazwę miejscowości i nie był już pewien, jak długo podróżował, bo początkowo sądził, że było to 2 doby, potem uznał, że no, może było to tylko 0,5 doby. To jest ogromna różnica. I tak naprawdę w jego umyśle źle się to wszystko zapisało, niezbyt dokładnie. Perspektywa 5-letniego dziecka może się znacznie różnić od perspektywy dorosłego człowieka, ale wyglądało na to, że musiałby tak naprawdę sprawdzić terytorium całych Indii za pomocą map satelitarnych. Wydawało się to być naprawdę niemożliwe do wykonania. No, przypomnę tylko, że powierzchnia Indii wynosi ponad 3 miliony i 200 tysięcy km2, podczas gdy powierzchnia Polski wynosi nieco ponad 300 tysięcy km2. No wyobraźmy sobie sprawdzanie jakichś tam niewielkich miejscowości na terenie Polski, a tutaj 10-krotnie większe Indie. Mężczyzna miał do sprawdzenia powierzchnię 10-krotnie większą od powierzchni Polski i o dużo, dużo gęstszym rozmieszczeniu linii kolejowych. Indie praktycznie całe pokryte są siecią kolejową, podczas gdy w Polsce tych linii jest no, niewiele. Saru uznał, że najlepiej będzie szukać miasta Berhampur, ponieważ jest większe i on w zasadzie stamtąd odjechał. I jeśli znajdzie to miasto, to będzie mógł znaleźć też w okolicy swoją rodzinną miejscowość. Też nie wiedział dokładnie, ile kilometrów dzieli te dwa miasteczka. No jednak w Indiach cała ta masa miasteczek o podobnie brzmiących nazwach to nie ułatwiało sprawy. I absorbujące studia też nie pozwalały za bardzo temu młodemu mężczyźnie zaangażować się całkowicie w poszukiwania. Ten jego entuzjazm raz wzrastał, innym razem zupełnie opadał. No, natomiast czas studiów dość szybko minął. Po studiach postanowił na chwilę zaprzestać tych poszukiwań rodziny w Indiach i zastanawiał się nad swoją przyszłością. Nie było już w nim aż tak dużo pasji do tej gastronomii i hotelarstwa, aż tyle, co przed właśnie podjęciem tych 2-letnich studiów. I w 2009 roku postanowił, że wróci do swojego australijskiego domu, do Tasmanii i będzie pracował w rodzinnej firmie. Rodzice zgodzili się, a wręcz ucieszyli się tą decyzją. Cieszyli się, że ktoś będzie mógł potem przejąć rodzinny biznes. Mantosz, drugi adopcyjny syn Braille'ów,
zakończył edukację na 11 klasie i prowadził też własne życie i raczej no, nie miał ochoty zajmować się rodzinnym biznesem, dlatego też decyzja Saru ucieszyła Braillejów. Z czasem natomiast Mantosz również zmienił zdanie w tej kwestii i później wszyscy razem pracowali w rodzinnej firmie. Saru poznał wówczas już nową dziewczynę, z którą dość szybko zamieszkał i wydawało się, że chłopak jest bardzo szczęśliwy, jednak po jakimś czasie ten jego związek rozpadł się i Saru wyprowadził się wówczas z rodzinnego domu i wynajął mieszkanie na spółkę z lokatorem o imieniu Byron. Oni bardzo dobrze się dogadywali, choć większość czasu Saru spędzał w swojej pracy u ojca, a także no, korzystając z internetu. W tym nowym mieszkaniu internet był dużo szybszy, ten, z którego on korzystał w czasie pobytu na studiach. I widział w tym też szansę na to, że będzie mógł jednak odnaleźć w końcu swoje miasteczko. Szukanie miejscowości na literę B nie przynosiło rezultatów poszukiwań, dlatego najrozsądniejszym wydało się Saru prowadzenie poszukiwań za pomocą Google Earth i postanowił, że za pomocą tego narzędzia właśnie pojawi się niejako na dworcu kolejowym w Kalkucie i prześledzi linie kolejowe, które no, przecież musiały łączyć się ze stacją, z której Saru wyruszył w tym 1986 roku. Kalkuta miała jednak tak gęstą sieć połączeń, że trudno było prześledzić każde połączenie od początku do końca. Pamiętając jednak co nieco z krajobrazu regionu, z którego pochodził oraz z jego klimatu, Saru odrzucił najbardziej wysunięte na północ oraz na wschód części Indii. I z uwagi na to, że wydawało mu się, że tamtego dnia spędził w pociągu około 12 czy 15 godzin, to wyznaczył sobie obszar poszukiwań, obliczając jaką odległość jest w stanie pokonać pociąg w ciągu takiego czasu. Zawęził tym samym obszar poszukiwań. Obliczenia przyniosły następujący wynik. Skoro pociągi w Indiach według jego wiedzy jeżdżą ze średnią prędkością około 70 km na godzinę, to odległość, jaką pokonał w ciągu tego czasu, wynosiła około 1000 km. I w tym momencie zaczęło się żmudne sprawdzanie dokładnie linii kolejowych, sprawdzanie jednej linii kolejowej za drugą. I sprawdzenie takiej jednej linii zajmowało kilka dni, ponieważ no, były tak długie i zawiłe. Poza tym, no, mimo szybkiego łącza internetowego, to laptop działał dość powoli. Każde przesunięcie się po torach zajmowało parę chwil, obraz zmienił się z zapikselowanego zdjęcia na taki bardziej czytelny obraz. No bo pomyślmy tak, w 2007 szybki internet, nie wiem ile mógł. Jaka prędkość mogła być, no ale na pewno dużo, dużo wolniejsza niż dzisiaj. Saru był naprawdę bardzo dokładny w trakcie sprawdzania poszczególnych tras. Nie chciał przegapić żadnego szczegółu, który mógłby przynieść mu odpowiedź na pytanie o to, skąd pochodził. I na horyzoncie pojawiła się wtedy już nowa dziewczyna w jego życiu. On już pogodził się z tym rozstaniem, które było dla niego tak bolesne i teraz poznał dziewczynę o imieniu Lisa. Ich relacja od początku no, nie była łatwa, ponieważ zaczęli się spotykać w momencie tych najbardziej intensywnych poszukiwań domu rodzinnego Saru. Warto dodać, że swoje działania mężczyzna właściwie całkowicie ukrywał przed rodzicami adopcyjnymi, bojąc się, że mogłoby im być z tego powodu przykro lub by uznali go za niewdzięcznego. No, oni zabrali go w zasadzie jako dziecko z ulicy, dali mu szczęśliwe dzieciństwo, dali mu edukację i tak dalej, a on teraz poszukuje tej matki. No bał się ich reakcji i właściwie czasami tam coś wspominał na temat tego, że chciałby może kiedyś dowiedzieć się skąd pochodzi, ale nie mówił też, że prowadzi tak bardzo intensywne poszukiwania. I te poszukiwania trwały 4 lata.
ale te najbardziej intensywne, które rozpoczął w 2009 roku, zajęły mu właściwie 2 lata z tych 4, czyli te ostatnie 2 lata, to połowa tego to były bardzo intensywne, codzienne poszukiwania. Więc ta jego determinacja musiała być naprawdę bardzo duża, że on tyle czasu poświęcał na te poszukiwania. One niestety bardzo długo nie przynosiły żadnego rezultatu, ale 31 marca 2011 roku Saru jak zwykle skończył pracę o godzinie 17 i pół godziny później siedział już przed monitorem swojego komputera i po kilku godzinach intensywnych poszukiwań zrobił sobie krótką przerwę na kolację. Lisa cierpliwie siedziała przy ukochanym i tego wieczoru mężczyzna znowu poszukiwał domu w okolicy oznaczonego wcześniej okręgu. Było to dokładnie w środkowo-zachodnich Indiach. I po kilku kolejnych godzinach odłożył na chwilę mapę, zalogował się na Facebooku, odprężył się nieco i nim powrócił do sprawdzanego wcześniej miejsca, do tej linii kolejowej, którą sprawdzał tamtego wieczoru, to najechał kursorem na jedną z linii kolejowych prowadzących na zachód. Dość przypadkowo kliknął sobie w jakąś tam linię i tak dość dynamicznie przesuwał się wśród terenów, bardzo pięknych terenów indyjskich. I gdy nagle zauważył na tej mapie duże jezioro i przestał już podążać stricte właśnie tą linią kolejową. Gdzieś tam sobie oglądał tą naturę, oglądał sobie widoki i w pewnym momencie dostrzegł stację kolejową. Zbliżył się do niej w swojej internetowej wędrówce i zobaczył w pobliżu tory. Zaczął się po nich poruszać w kierunku południowym i nagle dostrzegł stację. W tym momencie dosłownie zdębiał, bo tuż obok tej stacji ujrzał białą wieżę ciśnień. Była też kładka kolejowa nad torami, a przed stacją znajdował się podjazd dla samochodów. Ten podjazd miał kształt podkowy, zupełnie jak we wspomnieniach, które on posiadał z dzieciństwa. Oddalił obraz, by zobaczyć, jak nazywa się ta miejscowość. Burhanpur. I to jest ta nazwa na B, której nie potrafił sobie przypomnieć, którą źle wymawiał w zasadzie. To jest ta stacja, z której on odjechał. A wtedy to jest ta stacja, na której rozstał się ze swoim bratem Gudu, na której wsiadł do pociągu, który zawiózł go do Kalkuty. No był w szoku i zaczął przesuwać kursorem w kierunku, w którym powinna znajdować się jego miejscowość, tak jakby według jego przeczucia. Dostrzegł pewien wąwóz, który wydawało mu się, że pamięta z dzieciństwa, potem rzekę i szukał dalej już Ginestlej i był naprawdę oniemiały i spięty całą tą sytuacją i z jednej strony cieszył się, że znalazł to miejsce, którego tak długo szukał, a z drugiej zaś strony bał się, by za chwilę jakiś szczegół nie zburzył jego nadziei, że to jednak nie to. Kierował się na północ, potem na północny wschód i po kilku minutach na ekranie pojawiła się kolejna stacja i miejscowość nazywała się Kandwa. Nazwa ta w zasadzie nic mu nie mówiła, nigdy jej nie słyszał i to miejsce wyglądało zupełnie jak to jego Ginestlej. 3 perony, kryta kładka nad torami, przejście podziemne na północnym końcu dworca. Z uwagi na to, że w myślach wielokrotnie pokonywał drogę z dworca do domu, by jak najbardziej zapadła mu w pamięci, przesuwał też teraz kursorem po monitorze, mając nadzieję, że dotrze do domu. I tak też się stało. No, zdumiał go jedynie fakt, że nie zgadza się nazwa miejscowości. I wszystko wyglądało zupełnie tak, jak zapamiętał. Zaczął podejrzewać, że no być może Ginestlej to tylko nazwa jakiejś dzielnicy, a miasto tak naprawdę nazywa się Kandwa, a w tamtej chwili zawołał Lisę, chciał się z nią podzielić tą wspaniałą nowiną. Dziewczyna wyszła zaspana z sypialni i dopiero wtedy uświadomił sobie, że jest pierwsza w nocy i wreszcie
po ponad 4 latach, po prawie 5 latach internetowych poszukiwań, odnalazł wreszcie swój dom, z którego wyszedł 25 lat wcześniej. Następnego dnia o swoim odkryciu powiadomił najpierw ojca, później również matkę. Pytali go, czy on jest pewien, że to właśnie to miejsce. Odpowiadał z przekonaniem, że odnalazł ważne punkty orientacyjne, które doskonale pamięta z dzieciństwa. No jednak, kiedy wrócił tamtego dnia do domu po pracy, po spotkaniu z rodzicami, to włączył ponownie komputer i w jego umyśle pojawiły się wątpliwości. Zastanawiał się, czy jego wyobraźnia nie płata mu figla. Nie był już tak bardzo pewny swego znaleziska, jak jeszcze poprzedniej nocy. I postanowił troszeczkę się upewnić, czy też zburzyć te swoje wątpliwości, pozbyć się ich. I dlatego wszedł na swoje konto na Facebooku, wpisał nazwę Kandwa i odnalazł profil pod nazwą Kandwa Moje Miasto. Napisał wiadomość z zapytaniem, czy w tym miasteczku obok kina znajduje się posąg. I następnego dnia otrzymał odpowiedź, że w miasteczku nie ma kina. Było, ale jest nieczynne. No, a obok tego budynku jest niewielki park, w którym stoi jakiś mały posążek. Administrator obiecał wstawić później kilka zdjęć, jednak Saru nigdy się tych zdjęć nie doczekał. No, ta odpowiedź też troszkę zbiła Saru z tropu, bo pamiętał spory posąg właśnie przy kinie. No, być może nie zastanowił się, nie pomyślał w ten sposób, że z perspektywy małego dziecka coś, co jest małe, może wydawać się dużo większe. No, w każdym razie zaczął żałować, że pochwalił się już znalezieniem swojego miasteczka, że pochwalił się rodzicom, że je znalazł. No, skoro jednak za chwilę może się okazać, że to jednak nie to. Su, czyli mama adopcyjna, odnalazła w pamiątkach rodzinnych mapę Gnastley, którą narysował Saru krótko po przyjeździe do Australii. Był to taki rysunek, w którym on chciał pokazać rozmieszczenie swojego miasteczka, co tam się znajduje. I ta jego mapa została porównana z mapą Google i wiele szczegółów się niestety nie zgadzało. Zastanawiali się wspólnie, czy to nie ta miejscowość, czy jest to po prostu coś podobnego, a nie jest to miasteczko, z którego pochodzi Saru, czy po prostu pięciolatek nie był w stanie po prostu oddać proporcji czy faktycznego ułożenia poszczególnych budynków w tej miejscowości. I była to po prostu kolejna wątpliwość. A co ciekawe, na tej mapie, która wisiała nad łóżkiem Saru, gdy był małym chłopcem, widniały obie nazwy miejscowości, które odnalazł dzięki Google, Kandwa i Burhanpur. Nikt jednak nie szukał jego domu aż tak daleko od Kalkuty, bo to było dużo dalej, poza tym w zasadzie okręgiem, który on narysował i ponieważ jemu się wydawało, że on jechał w zasadzie tylko około 15 godzin, a jechał faktycznie około 40 godzin, no to faktycznie zostało źle obliczone miejsce, w którym mniej więcej ta odległość została źle obliczona, więc nikt nie szukał jego miasteczka aż tak daleko od Kalkuty. Kandwę i Kalkutę dzieliło ponad 1600 kilometrów, a pokonanie tej trasy pociągi musiało zająć niemalże 2 doby. No, nikt nie spodziewał się, że to dziecko było w pociągu tak długo. Kolejnym krokiem w celu zweryfikowania ustaleń Saru było zadanie pytania na tym forum mieszkańców Kandwy i Saru zapytał, jak nazywała się dzielnica bądź wieś nieopodal Kandwy, w której mieszkali muzułmanie i Hindu. Dodał, że jest to miejscowość na literę G, czy tam dzielnica na literę G i brzmi mniej więcej jak Gnastley. I wkrótce otrzymał odpowiedź, że owszem, istnieje dzielnica hindusko-muzułmańska, ale jej nazwa brzmi Gnastley. On zapamiętał Gnastley. I w tym momencie, kiedy zobaczył, że jest bardzo duże podobieństwo w obu nazwach,
Był już właściwie pewien, że jest to miejsce, którego szukał. I w jego myślach zrodziły się zaraz kolejne wątpliwości. Czy rodzina na pewno żyje dalej w tej dzielnicy? Czy jego matka żyje? Bo kobieta ciężko pracująca fizycznie mogła już przecież umrzeć. Po kilku tygodniach oglądania map, czytania forów i oglądania filmików na YouTubie, Saru uznał, że czas podjąć decyzję o tym, co zrobić dalej. Wraz z rodzicami i Lisą podjął decyzję, że powinien pojechać do Indii i odnaleźć swoją rodzinę. Wszyscy chcieli mu towarzyszyć, jednak całe to niedowierzanie związane z tym, że może się jednak na miejscu okazać, że to nie to miejsce, sprawiło, że mężczyzna postanowił wybrać się do Indii w samotną podróż. Uznał, że jedynym sposobem na odnalezienie rodziny będzie po prostu wybranie się osobiście do Kandwy. Nie chciał też dzwonić na lokalny posterunek policji i pytać o swoją rodzinę, ponieważ obawiał się, że mógłby paść ofiarą oszustwa. Podejrzewał, że w takiej sytuacji mogłoby się na dworcu pojawić kilka kobiet twierdzących, że są jego matką. Wolał po prostu dotrzeć do swojego domu rodzinnego bez żadnej zapowiedzi, po prostu stanąć przed tymi drzwiami i tam znaleźć kobietę, która jest jego matką, tam znaleźć swoje rodzeństwo. I nim Saru mógł polecieć do Indii, musiał załatwić pewne sprawy administracyjne. Nigdy od przybycia do Australii nie był za granicą, nie posiadał więc paszportu. Miał obywatelstwo Australii, ale nigdy nie zrzekł się też obywatelstwa indyjskiego i nim więc zdołał przygotować wszystkie dokumenty, wszystko pozałatwiać. To minęło 11 miesięcy i tak w lutym 2012 roku Saru wsiadł na pokład samolotu lecącego do Indii. W ręku też trzymał swoje zdjęcia. On w zasadzie nawet nie pomyślał o tym, żeby zabrać ze sobą jakieś zdjęcia swoje właśnie kiedy miał 6 czy 7 lat. Tylko kiedy już miał wsiadać do samolotu, przy pożegnaniu kartkę z wydrukowanymi zdjęciami wręczyła mu Su, jego adopcyjna mama. I dzięki temu właśnie był to jakiś tam dowód na to, że on jest właśnie Saru. 11 lutego 2012 roku samolot z Saru na pokładzie wylądował na indyjskiej ziemi, a dokładnie na lotnisku Madhya Pradesh. Saru wreszcie pojawił się w swojej ojczyźnie po 25 latach. Pierwszą noc spędził w hotelu, a następnego dnia wyjechał z wynajętym kierowcą w kierunku Kandwy. Po 2 godzinach jazdy dotarli na miejsce i Saru poprosił kierowcę, by zawiózł go na stację. W pewnym momencie sam rozpoznał okolice i wskazywał kierowcy drogę, którędy powinien jechać. I gdy pojawił się na stacji, wiedział już, że z tego miejsca jest w stanie sam trafić do domu, w którym mieszkał przed laty. Był jednak całkowicie wyczerpany podróżą, dlatego postanowił udać się najpierw do hotelu, a swój dom rodzinny odszukać dopiero następnego dnia. Zameldował się więc w hotelu, zaniósł bagaże do pokoju i postanowił chwilę odpocząć. Położył się na łóżku, jednak z zamiarem przespania się, z zamiarem jakiejś drzemki, jednak po kilku minutach poczuł taki nagły przypływ energii. Stwierdził, że jest już tak blisko celu, że nie po to całymi latami przecież poszukiwał w internecie tego miejsca. Spędził też tyle godzin w samolocie, potem w samochodzie, by teraz odkładać to spotkanie z rodziną na kolejne dni. Wziął podręczny plecak, coś do picia i wyszedł na poszukiwanie swojej przeszłości. Idąc przez miasto minął meczet, przypomniał sobie, że czasami bywał w nim z siostrzyczką, gdy byli pod opieką muzułmańskiego duchownego baby. Szedł tak uliczkami, które prowadziły go do miejsca, w którym się wychował, a gdy stanął wreszcie przed domem, w którym przyszedł na świat, ziścił się jego największy koszmar. Zniszczone drzwi i brudne okna wskazywały na to, że nikt od dawna w tym budynku nie mieszka. Zajrzał do środka przez szczelinę w oknie. Dom był opuszczony i Saru całe życie miewał koszmary.
W zasadzie na jawie i we śnie pojawiał mu się taki koszmar, że gdy znajdzie wreszcie rodzinny dom, to nie zastanie w nim swojej ukochanej matki i rodzeństwa. I tak też się stało, gdy wreszcie dotarł na miejsce. Dom był dużo mniejszy niż zapamiętał go Saru. Był przy tym bardzo zniszczony i wyglądał na opuszczony. I kiedy mężczyzna zerknął też do środka, to zobaczył pomieszczenie, w którym niegdyś żył ze swoją mamą, siostrą i dwoma braćmi. I wydawało mu się, że to niemożliwe, że wszyscy się tam mieścili na tak maleńkiej przestrzeni, bo na oko pomieszczenie to miało jakieś 3 metry kwadratowe. Ten moment, kiedy zorientował się, że nikogo tam nie ma, że to jest jakiś ślepy zaułek, ten moment wydawał mu się naprawdę szczególnie tragiczny, ponieważ on naprawdę całe lata marzył o tym, że kiedyś wróci do tego miejsca, że spotka się ze swoją rodziną. Brał oczywiście pod uwagę to, że jego rodzina może już w tym miejscu nie mieszkać, jednak no, zawsze miał tak naprawdę ogromną nadzieję, że jednak oni na niego czekają. I zrezygnowany nie wiedział, co robić, ale kiedy tak stał przed tym domem, nie wiedząc dokąd pójść, to w pewnym momencie zauważył, że z domu obok wyszła młoda dziewczyna i na rękach trzymała dziecko. Dziewczyna przyglądała mu się i Saru nie mógł sobie przypomnieć zbyt wiele w hindi, ponieważ no, nie używał go przez ostatnie 25 lat i dlatego próbował się też z tą dziewczyną dogadać po angielsku. Na szczęście dziewczyna troszeczkę znała angielski, odpowiedziała mu też łamaną angielszczyzną. Saru mówi jej wtedy, kim jest, pyta ją, gdzie są jego bracia Gudu i Kalu oraz siostra Shakila. Pyta o swoją mamę Kamle. Dziewczyna odpowiada, że oni już dawno tu nie mieszkają. Saru pokazuje jej również swoje zdjęcia z dzieciństwa. Dziewczyna przygląda się tym zdjęciom i zainteresowany sytuacją przechodzący obok mężczyzna zagaduje Saru. No niestety on również bardzo słabo mówi po angielsku i trudno jest się im dogadać, ale robi się takie troszeczkę zamieszanie. Ludzie wychodzą z domów, gdzieś tam zaglądają, co się dzieje i wreszcie po chwili pojawia się kolejny mężczyzna, który na całe szczęście płynnie mówi po angielsku. I Saru w kilku zdaniach tłumaczy mu, kim jest i kogo szuka. Mężczyzna mówi do Saru, żeby poczekał chwilę i sam znika na kilka minut gdzieś za rogiem, gdzieś w innej uliczce, po czym wraca mówiąc, że zaprowadzi przybysza do jego mamy. Saru idzie za mężczyzną i nagle widzi przed sobą 3 kobiety, po czym mężczyzna mówi do niego, to jest twoja matka. Stały 3 kobiety, ale po chwili Saru rozpoznał kobietę, której szukał przez większość swojego życia. Ona stała w środku między dwiema sąsiadkami, była naprawdę oszołomiona. Saru planował tę podróż przez ostatnich kilka miesięcy, ona natomiast została zupełnie zaskoczona jego wizytą, zupełnie się tego nie spodziewała. Podeszła do syna, złapała go za rękę i zaprowadziła do domu, w którym teraz mieszkała. Ten dom znajdował się mniej więcej 100 metrów od tego, w którym kiedyś wspólnie mieszkali. I gdy weszli do środka, wyjęła z kieszeni telefon komórkowy, zadzwoniła. Saru nie zrozumiał z jej słów niczego, jedynie słowa, te, które zrozumiał, to Kalu i Shakila, czyli imiona jego brata i siostry. A za chwilę usłyszał Saru, Saru. Zastanawiał się chwilę i pomyślał, że to jego imię, ale brzmiało inaczej niż je zapamiętał. Czyli wcale nie miał na imię Saru, jak myślał, tylko Saru, co w języku hindi oznacza lew. I stąd też film, który opowiada jego przygodę, nosi tytuł Lion. I wkrótce wieść o odnalezieniu zaginionego przed wieloma laty chłopca rozniosła się po okolicy. Zjawiło się wielu ludzi, którzy chcieli świętować wspólnie z jego matką. Kilka osób znało angielski i za ich pośrednictwem Saru, czy też Saru, w kilku zdaniach opowiedział o tym, jak wsiadł do pociągu przed laty, dojechał do Kalkuty, skąd został adoptowany do Australii.
i matka była naprawdę zdumiona. Powiedziała, że jeszcze chwilę temu siedziała w domu u swojej sąsiadki, kiedy wszedł mężczyzna i powiedział, że chłopiec, który teraz jest mężczyzną, pyta o Kamlę i pokazał jej zdjęcia, które Saru miał przy sobie i jego matka w tamtej chwili, jak twierdzi, poczuła, jak to ujęła, szczęście głębokie jak morze. I mama wtedy powiedziała, że dzień wcześniej, kiedy się modliła, miała taką jakby wizję, że on do niej wraca. I ona tego bardzo pragnęła. Niesamowite. Po kilku godzinach do domu weszli Shakila i Kalu. Radość była naprawdę przeogromna. Shakila była teraz dorosła, kiedy Saru widział ją po raz ostatni, miała 2 latka, Kalu miał 12. Shakila była teraz nauczycielką, a Kalu kierownikiem fabryki, ale dorabiał też sobie jako kierowca autobusu. Matka zadbała o ich wykształcenie, bardzo ciężko pracowała, by mogli nauczyć się czytać i pisać. Saru bardzo się cieszył z tego, że ich sytuacja życiowa się poprawiła. No i wreszcie też to, co najważniejsze, rodzina była razem. Brakowało jeszcze tylko Gudu, najstarszego brata, który tamtego pamiętnego wieczoru wyszedł z domu razem z Saru. Kiedy Saru zapytał mamę, gdzie jest Gudu, odpowiedziała tylko: nie ma go już z nami. Tamtego dnia w 1986 roku do domu nie powrócił żaden z synów Kamli. Kilka dni po tym, kiedy wyszli z domu, ciało Gudu zostało odnalezione na torach za miastem. Potrącił go pociąg. Nie wiadomo, czy wypadł, czy ktoś go popchnął, jednak chłopiec zginął i wciąż jednak nikt nie wiedział tak naprawdę, co stało się z Saru, ale rodzina czekała na jego powrót. Szczególnie matka była przekonana, że jej syn żyje. Saru był załamany, tak bardzo tęsknił za tym bratem, ale w żaden sposób nie był przygotowany na to, że jego brat, jego najstarszy brat, jego ukochany brat nie żyje. Poprosił zatem mamę, by zaprowadziła go na jego grób. Jednak niestety grobu też nie było, bo kilka lat wcześniej jakiś deweloper wybudował w miejscu cmentarza nowe osiedle. Nikt nie zadbał o ekshumację i przeniesienie szczątków, dlatego rodzina nie miała nawet grobu. Matka nie miała grobu najstarszego syna. I do dziś nie wiadomo, czy Gudu nie wrócił tamtej nocy po Saru, bo już nie żył, czy też może wypadek zdarzył się później. Chłopak może wrócił, martwił się o swojego braciszka, którego nie było. No, w filmie Lion jest właśnie taka scena, w której Gudu wraca na stację i zaczyna szukać Saru, ale jest to tylko taka wizja reżyserska, ponieważ nie ma żadnych świadków, którzy byliby w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak dokładnie przebiegała tamta noc. Nie wiemy, czy Gudu nie wrócił, bo już nie żył. Nie wiadomo. No. Po spotkaniu Saru, czy też będę używała naprzemię, bo w zasadzie podoba mi się ta wersja Saru, ale no, oficjalnie jest Saru. Po spotkaniu Saru wrócił do hotelu i napisał do swojej matki: poznałem odpowiedzi na ważne pytania. Nie ma już ślepych zaułków. Moja rodzina jest tak samo prawdziwa i realna, jak my w Australii. Moja matka, dziękuję wam za to, że mnie wychowaliście. Brat, siostra i matka rozumieją, że jesteście moimi rodzicami i nie mają zamiaru stawać między nami. Uszczęśliwiła ich wiadomość, że żyję i niczego więcej nie pragną. Chcę, byście wiedzieli, że to wy jesteście dla mnie najważniejsi i nigdy się to nie zmieni. Kocham was. Kolejne dni mijały na poznawaniu innych członków rodziny, męża Shakili, żony Kalu oraz ich dzieci. No i już dawno wyprowadzili się do innych miast, tylko matka pozostała w Ganeshtalej, ponieważ zawsze powtarzała, że ona musi tam zostać, że musi czekać na swojego syna. Twierdziła, że ona tam zostanie, bo ona wie, że jej syn pewnego dnia przyjdzie. No i wreszcie doczekała tego dnia. Wkrótce o cudownym odnalezieniu chłopca dowiedziały się lokalne media, później krajowe.
I wszystkie chciały pisać i mówić o tej niezwykłej historii. I kiedy Saru wrócił do Australii, zaczęli też do niego dzwonić dziennikarze z tamtejszych mediów. Sprawa Saru miała wkrótce zyskać międzynarodowy rozgłos. I w czasie kolejnej wizyty w Indiach Saru wybrał się do Kalkuty, by tam spotkać się z panią Sud, która zorganizowała jego adopcję. Chciał jej podziękować za to, co dla niego zrobiła. A poza tym chciał się też przejść ulicami miasta, na którym wiele lat temu żył. I sam był zdziwiony tym, że przeżył w takich warunkach. I co ciekawe, do Kalkuty też przyjechał pociągiem ze swojej rodzinnej miejscowości. Chciał po prostu przeżyć podróż w czasie, by historia niejako zatoczyła koło. Wsiadł na stacji, na której się zagubił i wysiadł w Kalkucie. No, była to dla niego też niezwykła przygoda, też przeżycie tego po raz kolejny. I w 2013 roku została wydana autobiograficzna książka Saru pod tytułem Daleko od domu. Ona była tutaj dla mnie głównym źródłem informacji. Zaś 3 lata później swoją premierę miał film zrealizowany na podstawie tej książki. Film nosił tytuł Lion, Droga do domu. Generalnie film bardzo dobrze odzwierciedla to, co autor napisał w swojej autobiografii, choć jest też kilka drobnych różnic, no ale nie wpływają one jakoś specjalnie na odbiór tego filmu, na jego treść, na jego wartość. Polecam zarówno książkę, jak i film. I chyba właśnie w tej kolejności, no książkę przede wszystkim. Co działo się jednak później, już po tym, jak Saru napisał ostatnie słowa swojej książki? Otóż do Indii polecieli również rodzice adopcyjni, by poznać jego rodzinę oraz miejsce, z którego się wywodził. Kamla podziękowała Sue i Johnowi za opiekę nad jej synkiem. Wiadomo też, że Saru kupił nowy dom dla swojej mamy, by miała lepsze warunki do życia. I należy tutaj również dodać, że nazwisko Saru brzmiało Khan, więc on też nie znał swojego nazwiska jako dziecko. No ale gdyby nawet je zapamiętał i przedstawił się w sierocińcu poprawnie jako Sheru Khan. Jego nazwisko jest przecież tak popularne, że nie pomogłoby w określeniu miejsca, z którego pochodził. Jedyne, co wskazywałoby to na jego muzułmańskie wyznanie, tam, że rodzice byli muzułmanami. Tutaj w przypadku, ojciec był muzułmaninem, tak? No, zapomniałam też jeszcze dodać to, co jest chyba tak dla nas, Polaków, dość istotne w tej sprawie, że Sue, czyli matka adopcyjna Saru, miała polsko-węgierskie korzenie. Jej rodzina wyemigrowała do Australii po II wojnie światowej. Jej ojciec był Polakiem, a matka była Węgierką. Jej ojciec też walczył w czasie II wojny światowej. Nie jest to jakoś dokładnie określone. My nie znamy w zasadzie ani jego nazwiska, ani też nie wiemy, gdzie on walczył, w jakiej miejscowości, w jakim mieście, w jakim oddziale. Nic takiego jakoś nie jest to szerzej opisane, chociaż ja bym się chętnie dowiedziała. Może poszukam właśnie w internecie, bo w książce nie było na ten temat. Natomiast oni wyemigrowali, rodzice Sue wyemigrowali do Australii po II wojnie światowej. Mieli wtedy jedną maleńką córeczkę. Sue się urodziła jako pierwsze ich dziecko na australijskiej ziemi. Ojciec bardzo ciężko pracował i podobno był bardzo zaradny i przedsiębiorczy, jednak miał poważne problemy z alkoholem. Ale to, co mnie tak trochę mnie to zdenerwowało, jak to przeczytałam w książce, bo pada tam takie zdanie, że ojciec Sue, że Józef, ojciec Sue, pił codziennie dużo wódki, jak przystało na Polaka. No, niefajne. Że bardzo takie stereotypowe podejście do Polaków, że jak Polak to pije tylko i nic więcej. No cóż, no sam pisał w swojej książce, że jego brat Mantosz padał ofiarą rasizmu i nietolerancji ze strony uczniów w szkole, a sam tak nieładnie tutaj napisał, generalizując. No, także nieładnie. No ale to już właściwie koniec tej historii. W internecie możecie znaleźć bardzo dużo wywiadów z Saru, jak i jego
adopcyjnymi rodzicami. Podlinkuję wam kilka materiałów, choć opierałam się tak naprawdę głównie na książce i tak jak mówię, no polecam wam bardzo tę książkę, polecam wam również film, ale przede wszystkim sięgnijcie właśnie po tę autobiografię, jest naprawdę dobrze napisana. I w zasadzie skupiłam się tylko jakby na tych wydarzeniach od sprzed zaginięcia, zaginięcie i tutaj do czasu odnalezienia. Natomiast już nie śledziłam za bardzo tego całego szumu wokół Saru i jego rodziny po odnalezieniu go, po tym jak on odnalazł swoją rodzinę. Jakoś tak, jak chcecie, to sobie tam doczytajcie. Ja już nie wchodziłam w to głębiej, bo ten film miałby chyba ze 3 godziny w takim wypadku. No, raz jeszcze bardzo dziękuję Arkowi z kanału Mrożące Krew za udział w dzisiejszym odcinku. Link do jego kanału oczywiście, tak jak mówiłam, znajdziecie w opisie. Pamiętajcie o moim Patronite, pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, komentujcie, uwielbiam czytać komentarze. Czasami nie od razu odpisuję, staram się bardzo odpisywać na wszystkie komentarze, ale nie zawsze robię to tak od razu. Ale jak już siądę, to odpisuję hurtowo, że tak powiem. Dlatego nie przejmujcie się, jeżeli długo nie odpisuję na wasz komentarz, ale prędzej czy później go przeczytam i też postaram się odpowiedzieć. A tymczasem już trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. A na koniec wrzucam wam fragment taki zmontowałam, właśnie znalazłam taniec indyjski i podłożyłam do tego piosenkę z filmu Kabhi Alvida Kehna. Swego czasu bardzo lubiłam filmy bollywoodzkie i bardzo gdzieś tam też praca nad tym filmem była dla mnie o tyle niesamowita, że czytając książkę słuchałam sobie też piosenek z filmów bollywoodzkich, więc może sobie obejrzę jakiś tam film. Tak mnie coś natchnęło do tego, żeby sobie zerknąć na jakieś filmy, bo kiedyś chodziłam, nawet mieszkając w Anglii, chodziłam do takich kin indyjskich z koleżanką i zawsze byłyśmy jedynymi białymi osobami na sali i często kasjerzy mówili, że ale to jest film bollywoodzki, a nie hollywoodzki, więc ten. Ale my mówiłyśmy, że tak, my chcemy iść na bollywoodzki film. A więc wszyscy byli bardzo zdziwieni, ale tak bardzo lubiłam kiedyś. I w ogóle też mi się marzyło pojechać do Indii. No dzisiaj też moja perspektywa jest troszeczkę inna, bo moje wyobrażenie o Indiach właśnie było wyłącznie z tych kolorowych filmów, bogatych domów indyjskich, gdzie to wszystko wyglądało pięknie, wesoło, kolorowo. No a historia, którą dzisiaj wam opowiedziałam, też pokazuje, że jest też druga strona medalu. Że gdzieś tam obok tych ludzi bardzo bogatych, z wielkimi domami, żyją też, gdzieś obok żyją bezdomne dzieci na ulicach. I myślę, że to jest taka druga strona tego życia też, nie? Nie dajcie się też zwieść filmom, to nie jest tak, że wszędzie jest kolorowo. No taka mała dygresja na sam koniec. Dobrze, dziękuję bardzo moim patronom, dziękuję wam wszystkim za wysłuchanie, dziękuję wam wszystkim, że jesteście. Następny film, mam nadzieję, za kilka dni. Trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!